13 września 1882 roku Brytyjczycy ustanowili kontrolę nad Egiptem po bitwie pod Tel el-Kabir. W miarę jak Brytyjczycy zdobywali wpływy w regionie, to samo działo się z państwem Mahdystów. Państwo Mahdystów było ruchem religijnym i politycznym skierowanym przeciwko Khedivati w Egipcie. Abdullah al-Taashi był obecnym władcą państwa Mahdystów w czasie brytyjskiej inwazji i starał się zapobiec rozprzestrzenianiu się brytyjskich wpływów w regionie. W 1896 roku, w celu ochrony brytyjskich interesów, w szczególności kanału Sueskiego i stłumienia handlu niewolnikami, rząd brytyjski zdecydował się na odbój Sudanu. Armia angielsko-egipska pod dowództwem brytyjskiego głównodowodzącego armii egipskiej, generała majora Herberta Kitchenera, pomaszerowała na południe od Egiptu. Armia brytyjska składała się z 8200 żołnierzy brytyjskich i 17600 egipskich i sudańskich z 44 działami i 20 działami maksim. Żołnierze brytyjscy nosili nowe mundury polowe w kolorze khaki z charakterystycznym hełmem rdzeniowym. Brytyjskie pułki piechoty były uzbrojone w karabin powtarzalny Limetfor. Po kilku drobnych zwycięstwach Brytyjczycy otworzyli wolną drogę do marszu w górę Nilu. 31 sierpnia armia brytyjska rozbiła obóz na zachodnim brzegu Nilu, na północ od wzgórz Kareli. Wszyscy w wojsku zdawali sobie sprawę, że bitwa jest nieuchronna. Brytyjczycy znaleźli się teraz w zasięgu wzroku Omdurmanu, oddalonego o 10 mil na południe. 1 września kawaleria wyruszyła na rekonesans. Około godziny 11 kawaleria dostrzegła w oddali ogrodzenie, więc zatrzymała się, by je obserwować. Ogrodzenie zaczęło się zbliżać do nich, a kawalerzyści zdali sobie sprawę, że to, co wzięli za ogrodzenie, było w rzeczywistości długim na 4 mile murem uzbrojonych wojowników, którzy teraz spieszyli w ich kierunku. Wyglądało na to, że około 55 tysięcy ludzi poruszało się w 5 wielkich dywizjach. Mahdysta rozmieścił również baterie wzdłuż brzegów Nilu na wypadek brytyjskiego ataku morskiego. Mniej więcej w tym samym czasie brytyjskie kanonierki przesunęły się w górę Nilu w kierunku Omdurmanu i starły się z bateriami Mahdystów na obu brzegach Nilu. Armaty Mahdystów nie mogły się równać z uzbrojeniem i załogami kanonierek i zostały zniszczone. Podczas tej operacji rzecznej siły arabskich rebeliantów lojalnych wobec tureckiego panowania, dowodzone przez brytyjskiego oficera, majora Stuarta Wortleya, ruszyły na wschodni brzeg Nilu, szturmując forty i wioski zajmowane przez Mahdystę. Brytyjska kawaleria, która wcześniej została wysłana na rekonesans, powróciła do głównych sił brytyjskich z wiadomościami o dużej, skromnej armii. Główna część armii brytyjskiej, składająca się z piechoty, artylerii i zaopatrzenia, została zatrzymana wzdłuż Nilu, skoncentrowana wokół wioski El Egega. Kitchener szybko rozmieścił swoje siły w łuku wokół wioski, gdy tylko dowiedział się o siłach Mahdystu. Drugiego września o godzinie 5.50 armia Mahdystów rozpoczęła natarcie na pozycje brytyjskie. 8 tysięcy ludzi pod dowództwem Osmana Azraka ruszyło prosto na czekających Brytyjczyków, a zaraz za nimi podążyło około 8 tysięcy tych, którzy czekali na północnym zachodzie, mieszany oddział strzelców i włóczników. Brytyjska artyleria otworzyła ogień z odległości około 2750 metrów i rozpoczęła bombardowanie.
tym momencie ludzie porucznika Aliwatheru skierowali się na wzgórza Kareri z poleceniem, aby poczekać na wynik walki na równinie. Jeśli armia brytyjska zacznie maszerować w kierunku Omdurmanu, otrzymał rozkaz wyjścia ze wzgórz Kareri i zaatakowania armii brytyjskiej od tyłu. Jednak Broadwood został umieszczony na wzgórzach Kareri wraz z egipską kawalerią i korpusem wielbłądzim na zachodnim krańcu wzgórz. Kawaleria Mahdystów zaatakowała te pozycje i wywiązała się walka wręcz. Sama liczba Mahdystów atakujących wzgórza Kareri i szybkość ich natarcia sprawiły, że konne oddziały egipskie musiały się wycofać w trybie pilnym. Kitchener wysłał Broadwoodowi rozkaz, aby kawaleria przesunęła się na brytyjskie pozycje obronne, ale Broadwood zdecydował się kontynuować wycofywanie kawalerii na północ od wzgórz Kareri, odciągając w ten sposób groźne siły Aliwatheru od wrażliwego północnego krańca brytyjskich pozycji. Gdy jego kawaleria wycofywała się na północ, szwadrony z kolei zatrzymywały się i strzelały z koni do ścigających Mahdystów. Blisko zasięgu. Obie kanonierki popłynęły na północ w górę Nilu i ostrzelały Broadwooda. Po dostaniu się pod ciężki ostrzał Mahdyst wycofał się na zachód w głąb pustyni, poza zasięgiem łodzi. Następnie Broadwood powrócił do głównego obozu, a kanonierki powróciły na swoje pierwotne pozycje. Na centralnej równinie inna dywizja Mahdystów dołączyła do głównego korpusu nacierającego na brytyjskie pozycje, tworząc siły atakujące w sile około 20 tysięcy wojowników. Mahdyści znaleźli się teraz w zasięgu brytyjskich karabinów. Lider środkowego ataku, Osman Azlak, jechał dalej, dopóki nie został postrzelony. Atak na całej linii został wstrzymany o godzinie 8 rano. Żołnierze wycofali się z powrotem przez równinę. Kitchenerowi zależało na tym, aby zapobiec ucieczce armii Mahdystów z powrotem do Omdurmanu i kontynuowaniu oporu na ulicach miasta. Pomaszerował swoją piechotą i działami wokół wschodniej flanki Mahdystów, odcinając ocalałe części armii Mahdystów od miasta i zmuszając je do ucieczki na zachód na pustynię. Brytyjczycy wysłali 21 pułk lansierów na zwiad w rejonie, podczas gdy główne siły brytyjskie rozpoczęły marsz do Omdurmanu. Wkrótce zauważyli oddział około 400 Mahdystów rozciągnięty w płytkim zagłębieniu. 21 pułk lansierów zaangażował się w największą szarżę brytyjskiej kawalerii od czasów wojny krymskiej. Liczący 400 ludzi pułk zaatakował zaledwie kilkuset Mahdystów. W rzeczywistości jednak za wzgórzem ukryło się 2500 rok Mahdystów piechoty.
zaciętym starciu lansierzy odeprzeli ich odwrót. Jednym z uczestników tej walki był porucznik Winston Churchill, dowodzący oddziałem 25 ułanów. Po tym, jak Brytyjczycy rozprawili się z tymi siłami, zauważono kolejną małą grupę mardystów. Brytyjczycy zaczęli przedzierać się do mardystów, ale ci otworzyli ogień, zabijając kilku brytyjskich żołnierzy. Tuż przed tym, jak Brytyjczycy dotarli do tych mardystów, wpadli w zasadzkę zastawioną przez kolejnych mężczyzn, którzy ukrywali się w pobliżu. Oficerowie i żołnierze 21 pułku pogalopowali w dół do mardystów, którzy cieli konie i jeźdźców, próbując ich powalić. Mardyści zostali ostatecznie zepchnięci z pola bitwy. Podczas gdy 21 pułk lansierów prowadził swoją szarżę, brytyjska piechota i artyleria rozpoczęły marsz w kolumnach w kierunku Omdurmanu. Pułkownik MacDonald zaczął rozmieszczać swoją brygadę w linii i wprowadzać baterie do akcji. Było oczywiste, że MacDonald miał zostać zaatakowany przez skromne siły, które były ukryte na zachodzie. Około 15 tysięcy ludzi zmierzało na linię MacDonalda. Widząc to, Kitchener rzucił ludzi na pomoc linii MacDonalda. Znaczne straty ponieśli modyści, którzy zaczęli się rozpadać. Skromne siły na północy przegrupowały się zbyt późno i przystąpiły do starcia dopiero po rozgromieniu sił w Dolinie Centralnej. Mardyści przeprowadzili ostatnią desperacką szarżę kawalerii na czele około 500 mardystów. Ładunek ten został doszczętnie zniszczony. Marsz na Omdurman został wznowiony i bitwa dobiegła końca. Zginęło około 12 tysięcy mardystystów, 13 tysięcy zostało rannych, a 5 tysięcy dostało się do niewoli. Siły Kitchenera straciły 50 ludzi, a 382 zostało rannych. Jeden z naocznych świadków opisał tę przerażającą scenę.